davanti alla chiesa. Ojciec Święty złożył krótką, zaledwie kilkugodzinną wizytę w północnych Włoszech. To swoista pielgrzymka na groby dwóch kapłanów, którzy byli prekursorami posoborowego kościoła, choć w swoich czasach budzili wiele kontrowersji. Ksiądz Primo Mazzolari żył w latach 1890-1959. Był zwolennikiem kościoła ubogich, pacyfizmu, pluralizmu i dialogu z niekatolikami. Spotkał się z niezrozumieniem władz duchownych, które ostatecznie zakazały mu wypowiadać się publicznie w kwestiach socjalnych. Z kolei ksiądz Lorenzo Milani żył w latach 1923-67. Pracował wśród biednych toskańskich górali w Barbianie. Utworzył tam szkołę, w której propagował nowe modele wychowawcze. Ze względu na swe radykalne poglądy był kojarzony z komunistami, choć komunistą nie był. Kapłan nie jest człowiekiem wymagającym doskonałości, ale raczej pomagającym każdemu dać z siebie to, co najlepsze, powiedział Ojciec Święty nad grobem księdza Prima Mazzolariego w Bozzolo. Rozważając doświadczenia tego sługi Bożego, papież zaproponował trzy wskazania dla kapłanów. Odniósł się przy tym do obrazu czy scenerii, która towarzyszyła życiu księdza Mazzolariego. Nie był to ktoś, komu żal było kościoła z przeszłości, ale raczej próbował on zmienić kościół oraz świat poprzez żarliwą miłość i bezwarunkowe oddanie, dodał Franciszek, nawiązując do pierwszego elementu krajobrazu rzeki. Ksiądz Mazzolari, proboszcz w Cicognare oraz w Bozzolo, nie uciekał od rzeki życia, od cierpienia swego ludu, co ukształtowało go jako pasterza prostolinijnego i wymagającego, przede wszystkim od samego siebie. Wzdłuż rzeki uczył się codziennie, jak przyjmować dar prawdy oraz miłości, aby nieść go dalej z mocą i hojnością, wskazał Ojciec Święty. Drugi obraz to kompleks wiejskich zabudowań z równiny padańskiej, zwane Cascino. Jest on złożony z domów dla rodzin pracujących na pobliskich polach, stajni, magazynów. Taka rodzina rodzin to, zdaniem papieża, symbol kościoła lokalnego, jakiemu ksiądz Mazzolari przewodził jako proboszcz. Miejsce gościnne dla wszystkich oraz skupione na zaspokajaniu zwykłych ludzkich potrzeb. Ojciec Święty dodał, że nawet jeśli taka otwartość na innych doprowadziła sługę Bożego do poróżnienia z hierarchią, przyjmował on tę sytuację z miłością i pełnym posłuszeństwem. Trzeci scenariusz to nasza wielka równina. Kto przyjął kazanie na górze, nie odczuwa strachu przed wyjściem jako wędrowiec i świadek. Zachęcam was, bracia kapłani, do słuchania świata, tych, którzy w nim żyją i pracują, do przyjęcia każdego pytania o sens czy nadzieję, bez strachu przed wkraczaniem na pustynię oraz strefy cienia. W taki sposób możemy stać się kościołem ubogim z ubogimi i dla ubogich, kościołem Jezusa, powiedział papież.